Styczeń to czas podsumowań, dlatego też do studia zaprosiła Mirosława Grawa, burmistrza szklarskiej poręby. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na program, to jest temat. Dzień dobry, panie burmistrzu, jak minął 2017 rok? Witam serdecznie, bardzo dobrze. W mojej ocenie bardzo dobrze, śniegu w szklarskiej porębie jest pod dostatkiem, ludzi pełno. I imprezy zaplanowane również, również przebiegły w bardzo uroczystej, noworocznej atmosferze, więc tylko się cieszyć. Zanim przejdziemy do podsumowania roku 2017, to mm, powiedzmy o tych rzeczach, które wydarzyły się ostatnio. No bo y, otwierają się nowe drzwi, y, wmurowano kamień węgielny y, pod inwestycje, inwestycje na Polanie Jakuszyckie, pod Centrum Sportów, y, inwestycje za blisko 100 milionów złotych. No, i to oznacza, że Polana będzie rozkwitywana. Tak, cieszymy się z tego bardzo, że ta inwestycja została jakby podsumowana, podkreślona. To się stanie, to na wiosnę rozpoczną się budowy, na to czekaliśmy wiele, wiele lat. Cieszę się, że, że 16 bieżącego miesiąca zostało tak bardzo poważnie to podsumowane, zaszczyciły nas ważne osobistości, tak z rządu, jak i z, y, z województwa. Tego się cieszy Szczeska Poręba i region na tym na pewno skorzysta. Czyli to będzie miejsce, które spoi wszystkich miłośników sportu, zarówno tych wyczynowych, jak i amatorów? Tak, ja na, na to bardzo liczę i nie wyobrażam sobie, żeby, było, żeby mogło być inaczej, bo przecież, bo przecież yy, Średni turyści, po prostu turyści, narciarze, narciarze ci, którzy nas mijają na, na, na chodnikach, to właśnie o nich na, na nich zależy nam najbardziej i wierzę, że ta inwestycja absolutnie nie zaburzy, nie zaburzy tego ruchu na planie Jakuszyckiej, który, który jest... W 80-90% y, przez tych ludzi właśnie zapełniany, mówiąc tak, tak wprost. Natomiast imprez, imprez na naj, o najwyższej y, randze, y, jak wiemy doskonale, nie jest tak wiele, to tak jak chociażby na Wielkie Krokwi czy na, czy na, czy na czy Wiśle Malince, no nie ma tak dużo, czy chociażby na Harachowskim Mamucie swego czasu, więc tutaj możemy liczyć tylko, y, liczyć tylko na turystów, których jest w każdy weekend tysiące. I, i, I wierzę, wierzę że, że ta inwestycja będzie przyjazna temu ruchowi turystycznemu, bieganiu na nartach w każdy weekend dla normalnego zjadacza chleba, a że przy okazji będzie to na światowym poziomie y, infrastruktura, to z tego możemy się cieszyć, bo jak powiedziałem, regi region i Szklarska-Poręba, ale, ale i Dolny Śląsk skorzysta bardzo, bardzo poważnie i może konkurować z największymi miastami alpejskimi, gdzie tego rodzaju inwestycje są. Co w momencie, kiedy powstanie ten obiekt, y, będzie potrzebny dobry objazd? Bo teraz, już teraz jest problem y, w Szklarskiej Porębie, jak są weekendy, czy jak są ferie, a jak będzie te, to duże centrum, no to tych ludzi będzie dużo, dużo więcej. Problem komunikacyjny na terenie Szklarskiej Poręby, ale i w ogóle dojazdów do dzisiaj kurortów, y, takich jak, jak Karpa Szklarska Poręba, czy Jelenia Góra, no jest to problem dość poważny, bo ludzie korzystają z coraz większej większej ilości aut, mniej może z komunikacji zbiorowej jak PKP czy PKS. Tutaj do, do, na plane Jakuszyckiej, na, Jakuszyc, na będą dojeżdżały zwięk, będzie dojeżdżała zwiększona ilość y, pociągów, to zapewniał marszałek y, województwa. To pierwsze, drugie, my jesteśmy w trakcie opracowywania y, takiego urbanistycznego planu komunikacyjnego na terenie miasta, która ma właśnie jakby może nie, nie wyprzedzić, bo jeżeli byśmy mówili tutaj o dużej obwodnicy szklarskiej poręby, to jest inwestycja kolejna na kilkadziesiąt milionów złotych, i to już będzie raczej. Y, Raczej jakby wypadkowa, czy obowiązek, troszeczkę, troszeczkę państwa, bo gmina tego nie udźwignie, ale mam nadzieję, że ten problem postaramy się rozwiązać albo równolegle, albo przed wybudowaniem Polany Jakożyńskiej, bo z tym sobie faktycznie trzeba, trzeba dać radę. Dzięki temu Szklarska Poręba będzie miała jeszcze większe możliwości, bo apartamentowców, pensjonatów, hoteli w Szklarskiej Porębie buduje się na potęgę. No tak, nie chcę się licytować gdzie więcej. Staramy się to jednak kontrolować, żeby nam nie się nie... nie narzekamy na, na, na... tak, jest, jest to duża ilość. Staramy się, żeby, ale staramy się, żeby jednak, jednak mieć wzgląd i kontrolę nad tym, ile tego powstaje w najbliższym czasie. I myślę, że również inwestorzy zdają sobie sprawę, że, że po wybudowaniu tych budy, ty, ty, ty budowli, tych apartamentowców czy hoteli no będą musieli ten problem jakoś rozwiązać. i Pierwszymi takimi pozytywnymi elementami jest chociażby inicjatywa y, y, Blue Mountain który, który zakupił y, y, kilka busów, którymi dowozi na, y, tak na Polanę wszystko, jak i y, pod, y, pod wyciąg narciarski w Szklarskiej Porębie. Ale jeżeli jesteśmy już przy komunikacji, to po Szklarskiej Porębie można y, podróżować? Busem i za ile? No to już, ja, w tej chwili mamy zorganizowany mamy komunikację miejską dowożącą dzieci w klaskiej Porębie dolnej i tak dalej. Tutaj też są dwa kursy do wyciągu, i tutaj w tym roku zrobiliśmy taką innowację, że dopłacamy do każdego biletu, bez względu czy to jest mieszkanie, czy turysta, że jeździ ten turysta za złotówkę, symboliczną złotówkę y, i bez względu na to, jak mówię, czy jest z nartami, czy nie. Bo to jest trasa, trasa wybrana przez przewoźnika, która, która charakteryzuje się największym obłożeniem. W godzinach takich powiedzmy sobie największego obłożenia będę czekał teraz, bo cały czas jestem w kontakcie, będę czekał na kolejną informację od przewoźnika, że na przykład, jak powie, że jednak byśmy albo ten przesunęli, ten kurs na późniejszą godzinę, albo dołożyli jeden, zastanowimy się, czy jeszcze kolejnego kursu nie dofinansować. Czy szkarska Poręba kupi te małe autobusy, które miałby jeździć do na przykład Świeradowa czy do Mirska? Na dzień dzisiejszy zastanawiamy się nad, nad tym, bo jest to. To nie jest takie proste kupić, bo to jest kilkaset tysięcy, ale potem obsługa tego ruchu turystycznego, te, 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 obsługa tych, tych autobusów nie jest taka, 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 taka tania. I więc tutaj próbujemy w tym roku, tak jak powiedziałem, zadedykować to rozwiązanie, o którym mówię. Mamy dość duży tabor y, z busów y, na, y, prywatnych i jeżeli te. Chcielibyśmy ten problem załatwić na razie własną, własną organizacją. Jeżeli tutaj by się czuło, że, że mamy niedobór, to w tym należałoby się nad tym zastanowić. Ale jeszcze raz mówię, jest to na dzień dzisiejszy obliczyliśmy zbyt droga droga inwestycja, bo ona się wiąże potem z obsługą tego. To są kierowcy, to jest cały, cały tabor. Ale może się uda przez, dzięki tym prywatnym przewoźnikom jakby załatwić tę sprawę. Dokładnie tak I myślę sobie, że dajmy na, najpierw możliwość zarabiania tym naszym ludziom, niż wprowadzania czegoś nowego, a w konsekwencji w wyeliminowaniu tego prywatnego taboru. Chciałbym tutaj współgrać z tymi, z tymi ludźmi. Jeśli jesteśmy już przy turystach i przy zimie, no bo jednak Szklarska Poręba bez turystów, no to nie Szklarska Poręba, to od roku działa tutaj stacja... Hmm, Pogotowia, w której stacjonuje karetka z ratownikami. To jest miejsce do udzielania pierwszej pomocy po wypadkach? Czy to jest miejsce, gdzie można przyjść i bo na przykład źle się czujemy? To jest po wypadkach. Pierwszej, pierwszej pomocy i szybkiej reakcji, tak na stokach czy w górach i szybkie reakcje, czyli przewiezienia tego pacjenta do Pogotowia Ratunkowego, w, 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 do szpitala w Wielkiej Górze i tam jak najszybsze, Czyli chodzi o, o skrócenie tego, tego momentu, kiedy jest wypadek w górach i jak najszybciej przewieźć go na oddział, gdzie można mu udzielić bezpośredniej pomocy. Tak w przypadku, jak powiedziałem wcześniej, zawałów, jak i kontuzji ortopedycznych, czyli złamań, skręceń. Jak się okazuje, ten 2017 rok to ponad 100 interwencji w, w tym miejscu, to dużo. Ja, ja, ja nie wiem, czy bo cieszyłbym się, gdyby było zero. Ale, ale taka jest, taka jest y, filozofia korzystania z gór, no, gdzie, gdzie są jazdy, jazdy na nartach, gdzie są rowery, tam są y, urazy. To nie ma co się dziwić. Ja się cieszę z tego, że, że i ludzie poczuli się chyba, ci korzystający z tras rowerowych, wędrówek pieszych, czy w zimie korzystania ze stoków, poczuli się chyba gdzieś wewnętrznie pewniej. Ale proszę to dobrze zrozumieć, absolutnie nie mówię o jakiejś nonszalancji, tylko jeżeli wiemy, że jesteśmy w ten sposób zabezpieczeni, to i my śpimy spokojnie, że wiemy, że poszkodowanemu, ale i ten poszkodowany, który przyjeżdża, wie, że może skorzystać z takiej pomocy bardzo szybko. Wchodziliśmy do poziomu kultury, co też się niewątpliwie łączy z tym, co wcześniej mówiliśmy. Będzie w Szklarskiej Porębie nowy dom kultury, nowoczesny. To jest pieśń przyszłości, jesteśmy w trakcie, tak jak powiedziałem, projektowania, y, zamiany działek, dzisiaj jesteśmy podczas rozmów na temat rewitalizacji terenów typu MZGK, y, także, także ten plan, ta koncepcja cały czas jest aktualna, jest na stole, mówiąc kolokwialnie, natomiast obecny budynek, budynek y, Miejskiego Ośrodka y, Kultury, y, będziemy y, w przyszłym roku y, starali się y, jego stan, zdecydowanie poprawić, zrobić termomodernizację. Jesteśmy w trakcie rozmów, poprawiliśmy tam, poprawiliśmy, wręcz wymieniliśmy dach, także to miejsce ja uważam, że ono zawsze powinno być, pozostać w, w, jako substancja miejska. Czy tam będzie dom kultury, czy za kilka lat dom kultury był, został przeniesiony do centrum miasta, to myślę, że dla tej części Szlaskiej Poręby oczywiście powinno to pozostać w, w, jako mienie gminne. Czy dziś zmodernizujemy, czy w przyszłym roku zmodernizujemy, to modernizujemy to dla mieszkańców Szklarskiej poręby. W pana mieście bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo imprez, dużo festiwali e, na coraz wyższym poziomie. E, dzięki temu też przyciągacie e, nie tylko miłośników Białego teraz Jeżeli mówimy o zimie, ale także miłośników e, sztuki. E, jeśli chodzi o lato, to Szklarska poręba zaczęła słynąć tego z tego w ciągu ostatnich kilku lat, że to jest miejsce idealne dla. Rodzin z dziećmi. Chcecie przy tym zostać? Chcemy zostać. Oczywiście. Chcemy to rozwijać, bo wydaje mi się, wspomniała Pani o tych imprezach, których jest u nas naprawdę dużo i chyba na fajnym poziomie, jeżeli nie wyższym niż zwykle. No, ja tylko przypomnę, pastorałki ostatnio w kościele, w mojej ocenie, zrobiły wielką furorę. Furory nie w sensie, że, że, że był to wycin artystyczny, ale widziałem na, po reakcjach ludzi, ale mieszkańców. I to dla nich było dedykowane. Dokładnie tak. I myślę, że to ostatnio księżniczka Czardasza, operetka w czaskiej porębie, też nie jest codziennością, a jednak było kino, kino w kruzie było pełne. Sądzę, że, że ta zmiana, pokazanie również. Pokazanie również możliwości Szklarskiej poręby i oferty idące w tą stronę. Również, tak jak pani powiedziała, ona też daje możliwość skorzystania z tego tym ludziom, którzy już są w Szklarskiej porębie i takiej alternatywy od Nart odbiegówek, jak i również tym, którzy przyjechali do nas tylko na to uroczystość, że na, na to wydarzenie, tylko dlatego, że to się u nas stało, kiedyś tego nie było. I wydaje mi się, że taka różnorodność właśnie również daje, daje możliwości różnorodnej e, klienteli w Szklarskiej porębie. Trzeba pochwalić się może także nowoczesnym monitoringiem. E, co on ułatwi? Dlaczego akurat teraz zdecydowaliście się wdrożyć tak nowoczesny y, monitoring? Ja, ja myślę, że on zawsze był, był, był potrzebny. Już kilka gmin o takim ruchu turystycznym w Szklarskiej Porębie, i, i, ty, tyle gmin już to miało i są w trakcie rozwijania tego, rozbudowywania, my nie mieliśmy. I myślę, żeby zrobić, to tak jak się mówi, żeby zrobić drugi, trzeci krok, trzeba zrobić pierwszy. I my wykonaliśmy ten pierwszy krok, stosunkowo najdroższy, bo to jest ten moment najdroższy, żeby wprowadzić kamery, zrobić tą całą bazę i tak dalej. Teraz będziemy korzystając y, z światłowodu będziemy prze, do, dodawali na przestrzeni kolejnych miesięcy, lat do, do, dodawali kolejne kamery i chcemy, chcemy absolutnie może nie dorównać, ale myślę, że to powinno być kilkadziesiąt kamer na terenie y, części Szklarskiej Poręby, również Szklarską Porębę Średnią, Dolną, może w kierunku Jakuszyc, to przede wszystkim Również to tak jak z tym pogotowiem. To daje, dokładnie, bo to daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, y, że, że, że to co się dzieje na terenie miasta, nawet ci, którzy by mieli zamiar y, troszeczkę mówiąc psocić, wiedzą, że, że raczej, raczej ze Szklarskiej Poręby czy w Szklarskiej Porębie nie należy y, korzystać tutaj z tego miejsca, ale również jest to potrzebne dla naszych statystyk, mówię o, o ruchu turystycznym i to też jest potrzebne, bo przecież możemy, możemy po samochodach stwierdzić, że po tablicach rejestracyjnych, czy to są auta z którego województwa, a które nas nie odwiedza i może tam zapukać, zapukać, żeby zaprosić w, przyszło, w przyszłości tamtych mieszkańców do odwiedzenia Szklarskiej Poręby już w roli yy, czasowiczów, turystów, narciarzy. A jaki to był rok ten oczywiście 2017 dla mieszkańców Szklarskiej Poręby? Jeżeli na chwilę stanę z boku i będę mieszkańcem, tylko ja nie będę obiektywny, bo bym powiedział, że dobry, niezły, ale dobrze, jak powiem, że dobry, w mojej ocenie chyba tak. Stabilny przede wszystkim, stabilny. Te, te wydarzenia, o których Pani wspomniała, to są właśnie dla nich dedykowane. Te imprezy sportowe mniej, o mniejszej randze, również dla nich. Noc Sylwestrowa i sam sylwester to też dla. Ja, ja zawsze będę kierował to szczególnie dla turystów i to nie pod publikę. Będę dla nich, dla nich to kierował, im dedykował, a, 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 a wczasowicie w czasowicie wypełniają w dużym stopniu również te wydarzenia. Dlatego myślę sobie, że. Ja powiem tak, że mieszkańcy Szkockiej Poręby i każdej miejscowości są niesamowicie wymagający, bo wiedzą czego im na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat potrzeba i, i chyba są trochę niecierpliwi, że chcieliby to nagle. Natomiast czasowicie jak przyjeżdżają, to albo są, są bardzo tendencyjni i będą mówili, że wszystko jest złe, bo śnieg nie spadł, i będą oceniali wszystko źle. Także, także mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego roku zadowoleni tak jak ja. Doczekamy się y, Deptaka w Szklarskiej Porębie, tak już na koniec? To miało być reprezentacyjne? Tak, to też nie jest sprawa taka bezdyskusyjna. Ona jest, jesteśmy w trakcie prac urbanistycznych. My przy okazji tego pomysłu dotyczącego Deptaka chcemy y, stworzyć całe rozwiązania komunikacyjne, o czym powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, Adeptak jest wypadkową. Jestem w trakcie rozmów z właścicielem tej drogi, o której mówimy, czyli ulicy 1 Maja z, ze starostwem powiatowym i robiąc projekt, bo tam zadeklarowałem, że Szklarska Poręba wykona projekt tej drogi modernizacji przed przekazaniem przez starostwo. Tak i my to zrobimy, my to zrobimy, ale pod kątem właśnie tej tego może deptaka ja już bym nie używał, chociażby dlatego, że to ma być, już urbaniści mówią, że tam nie da się wyłączyć tego całkowicie z ruchu. Ja się z nim zgadzam dokładnie. Ja od początku wiedziałam, że nie da się, bo taki jest układ komunikacyjny w Szlaskie porębie, więc będzie to ograniczenie, ograniczenie, spowolnienie tego ruchu, ale myślę sobie, że ta droga na tyle jest uczęszczana przez czasowiczów, turystów i mieszkańców i ilość działalności gospodarczej na, na tej ulicy jest, że my nie przeniesiemy tego pomysłu w inną stronę, tylko będziemy starali się, Y, y, jednak koncentrować się na ulicy 1 maja i zrobieniem tam. I ten projekt ma przewidywać również już modernizację tej drogi pod kątem, y, nie wiem, poszerzonych chodników, y, większej, większej. Większej swobody dla korzystających, a utrudnienia kierowcom. A utrudnienia kierowcom, ale nie zniechęcenia, żebyśmy dobrze rozumieli. Bo mnie, mnie każdy turysta w Szkalskiej problemy interesuje i chodzi mi o to, żeby bezpiecznie dostał się do szkoły, wyciągu i do y, zabob. Y, przepraszam, zabaw, że mówię na 1 maja do bloków, ale i do Blue Mountain, ale żeby ludzie wieczorem mogli koło kafejek chodzić bardzo bezpiecznie. Czyli te najbliższe rok, tak naprawdę najbliższe dwa lata do momentu, kiedy nie zostanie oddana inwestycja na Polanie Jakuszyckie, która determinuje też częściowo wszystkie inne inwestycje w mieście, jeśli dobrze zrozumiałam, będą bardzo wytężone, no bo trzeba będzie znaleźć dziesiątki, jak nie setki milionów złotych na te inwestycje. Tak, no w Szklarskiej, w szklarskiej Porębie dzisiaj sytuacja finansowa jest stabilna, powiem to bardzo dyplomatycznie, ale jest, jest dobra i myślę, że tutaj jesteśmy już, jesteśmy partnerem do rozmów takich, jak chociażby ze starostwem powiedziałem, że jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że my też zdajemy coś od siebie, jeżeli nie, nie, pięć, 20% bodajże zadeklarowałem do tej inwestycji własnych środków gminnych do modernizacji tej drogi, to i projekt zrobimy sami, no dzisiaj jesteśmy partnerem i myślę sobie, że z tymi rzeczami sobie poradzimy na przestrzeni najbliższych lat, bo ja wcale nie mówię, że trzeba teraz napinać muskuły i zrobić to w... wszystko naraz. Wszystko naraz w ciągu pół roku, bo to się nie da, ale Szczelska Poręba będzie się rozwijała, a rozwój polega na tym, żeby na przestrzeni kilkunastu lat ten rozwój był przemyślany, rozsądny i na to liczę, że następne lata czy moi następcy będą szli tą drogą, bo ona jest dość dobra i klarowna. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.